Obliczymy sobie całkę nieoznaczoną z funkcji pi podzielone przez pierwiastek z 8 odjąć 2x kwadrat. To jest funkcja podcałkowa bardzo podobna do tej, którą mieliśmy w poprzednim filmie, więc łatwo się domyślić, że trzeba będzie to podobnie zrobić, czyli jakieś podstawienie trygonometryczne tutaj wykonać. Więc może ja tutaj pozwolę sobie na taką ogólną uwagę, taką ogólną radę, że jak mamy pod pierwiastkiem wyrażenie typu a kwadrat minus x kwadrat, no to przy całkowaniu to się znacznie uprości, jeżeli wykonamy podstawienie tutaj w tym wyrażeniu, za x podstawimy a razy sinus jakiegoś nowej zmiennej, na przykład teta. Dlaczego tak się stanie? No bo jeżeli podstawię właśnie coś takiego, to czemu będzie równe to wyrażenie? No zamiast x kwadrat będę miał a kwadrat sinus kwadrat teta. Podstawiłem po prostu za x a razy sinus teta. Teraz mogę a kwadrat wyciągnąć przed nawias, no i mi w nawiasie zostanie 1 minus sinus kwadrat teta, czyli z jedynki trygonometrycznej tutaj skorzystam i napiszę, że to jest a kwadrat razy cosinus kwadrat teta. Czyli mam takie wyrażenie, które jest kwadratem czegoś. Czyli z tego się łatwo wyciągnie pierwiastek. Pierwiastek z tego to będzie po prostu a razy cosinus teta. No i to się łatwo scałkuje. No dobrze, jak ktoś powie, że tutaj nie mamy tego w postaci a kwadrat minus x kwadrat, bo jeszcze jest dwójka przy x kwadrat. No ale tę dwójkę mogę wyciągnąć przed nawias, czyli to wyrażenie 8 minus 2x kwadrat mogę zapisać w takiej postaci, żeby było tak jak tutaj, czyli wyciągnę dwójkę i będę miał wtedy 4 minus x kwadrat w nawiasie. No to to rzeczywiście jest w tej postaci już teraz, to w nawiasie. Czyli w postaci 2 do kwadratu odjąć x do kwadratu. Czyli tutaj mogę podstawić, co mam podstawić tutaj? Mam podstawić x równa się w tym wypadku a jest równe 2, czyli x równe 2 razy sinus teta. Czyli będę miał 2, tutaj 2 do kwadratu, odjąć 2 do kwadratu sinus kwadrat teta, czyli to będzie równe. Mogę 2 do kwadratu wyciągnąć przed nawias, no i mi zostanie 1 minus sinus kwadrat teta. To jest powtórzenie dokładnie tego samego, co było po prawej stronie, tylko dla nowego a. 2 razy 2 do kwadratu to jest 8, cosinus kwadrat teta. Czyli jestem już gotowy do podstawiania. No nie do końca, dlatego, że oprócz x-a muszę też zamienić dx-a. No żeby zamienić dx-a, no to muszę obliczyć, co to jest dx. No i w tym wypadku muszę zróżniczkować sinus. Czyli dx to będzie równe pochodna tego, czyli 2 razy cosinus teta, pochodna sinusa to jest cosinus, razy d teta. Dobrze, to wiem, jak zamienić x-a, jak zamienić dx-a, czyli mogę dokonać zamiany zmiennych w mojej całce. Czyli na przykład to jest całka, może pi wyciągnę przed znak całki. I tutaj mi zostanie co? Dx. Zamiast dx-a, tak jak tutaj wyliczyłem, muszę wstawić to wyrażenie. 2 razy cosinus teta d teta. No to wstawiam. 2 razy cosinus teta. No d teta tutaj napiszę na końcu może. A co mam w mianowniku? W mianowniku mam pierwiastek z 8 minus 2x kwadrat, a to przeliczyliśmy, że to jest równe tyle. Czyli tutaj będę miał pierwiastek z tego wyrażenia. Pierwiastek z 8 cosinus kwadrat teta. No i tak jak mówiłem, to było wszystko po to, żeby ten pierwiastek można było wyciągnąć. Czyli napisać, że to jest całka i tutaj w liczniku na razie przepiszę to, co było. 2 razy cosinus teta, całka jest pod teta, a w mianowniku wyciągnę pierwiastek. Pierwiastek z 8, 8 to jest 2 razy 2 do kwadratu, czyli pierwiastek z 8 to jest 2 pierwiastki z 2. A tutaj mam pierwiastek z cosinusa kwadrat, czyli to będzie cosinus teta. No i ktoś mógłby tutaj zaprotestować. Zaraz, przecież tutaj powinien być moduł z kosinusa teta. Dlatego, że jak mam pierwiastek z jakiegoś wyrażenia do kwadratu, to to jest równe modułowi tego wyrażenia, wartości bezwzględnej. Musimy uwzględnić taką sytuację, kiedy ten kosinus byłby ujemny. No ale ten kosinus nigdy nie jest ujemny. Zaraz to uzasadnię. Więc tutaj możemy tę wartość bezwzględną opuścić. A dlaczego nigdy nie jest ujemny? No dlatego, że taki jest zakres zmienności tego parametru teta. Zauważmy, że tutaj w tym naszym podstawieniu, które tutaj jest napisane, x to jest 2 razy sinus teta, czyli x podzielone przez 2 to jest sinus teta. No to z tego wynika, że czemu jest równe teta? Teta jest równe arcus sinus, funkcja odwrotna do sinusa od x przez 2. No a funkcja arcus sinus przyjmuje wartości od minus pi drugich do pi drugich. No i w tym zakresie wartości cosinus jest zawsze dodatni.
Tutaj wykluczyłem końce tego przedziału, dlatego że na końcach tego przedziału ten mianownik by się zerował, a to też musimy wykluczyć z naszej dziedziny. No i właśnie w tym zakresie zmienności kosinus jest zawsze dodatni, czyli dlatego tutaj nie ma tej wartości bezwzględnej. No a skoro nie ma wartości bezwzględnej, to to oznacza, że kosinus się skraca, dwójka się skraca, no i co mi zostaje? Zostaje mi po prostu pi przez pierwiastek z dwóch, mogę tę stałą też wyciągnąć przez znak całki, a tu mam po prostu całkę z dθ. No a całkę z dθ to jest łatwo obliczyć. Całka z dθ to jest po prostu θ plus dowolna stała c. No i teraz wystarczy tylko powrócić do tego, czemu jest równe θ. θ jest równe, tak jak tutaj już obliczyłem, θ jest równe arcus sinus od x przez 2. Czyli to jest arcus sinus od x przez 2, dodać dowolna stała c. No i już, to jest funkcja pierwotna do tej funkcji, którą mieliśmy tutaj pod całką na początku. Czyli widzimy, że znowu opłacało się wykorzystać podstawienie trygonometryczne. I dostaliśmy taki ładny, zgrabny wynik.